Siema, siemanko, z tej strony Felcza. Dzisiaj zaczynamy nową serię na mapie Pyszkowice i od razu się zespięliśmy przy kaplicce. Ja już się teleportuję do naszych pięknych maszyn. Maszyny są nowe, nieużywane. Tam jeszcze gdzieś stoi pick-up. Nie wiem, czemu to jest taka powalona, ale no cóż, życie. Więc no, będziemy podpinać. Dobra, i możemy powiedzieć, że pojedziemy od razu sprawdzić, gdzie mamy gospę. Tak, czyli powinno być gdzieś tam, ale mówiąc prawdę, ja nawet nie wiem, czy ja mam. Więc musimy zobaczyć, czy to jest coś nasze. Nawet pola nie mamy. Dobra, to zrobimy tak. Dobra. Byśmy kupili, ale jeszcze żeby nam na pole starczyło. A pole 10 ile ma? 16. To kupmy sobie ten teren i to pole. Czyli mamy, gdzie mamy teren? Bo ja nawet nie wiem. Tam musimy jechać pod jedynkę i za 11 tysięcy kupić sobie silos i no po terenie. Starczy. Zjedziemy na farmę. Aha, to orała pod ołówką. Tak, no tu mapę mamy, to jeszcze daleko. Dobra. Więc lecimy i mam nadzieję, że dolecimy. Mamy w ogóle za Pyszkowicami? Nie, bo tu jest skręcone. Powinien być skręcony. To tutaj, całe to takie, to jest nasza farma. To jest nasz teren do farmy. Więc tak, na początku to byśmy musieli sobie jakąś stodołę zbudować. Znaczy, nie wiem, czy nas w ogóle starczy. Ja chcę zobaczyć, za ile są silosy, żeby też starczyło. Budynki. Silos. No, można powiedzieć, że najtańszy jest dla nas taki drogi. Tu jest silos. Silos. Za 5000, co wy gadacie? Dobra, to bierzemy ten silos, nie? Dobra, silos 5 koła i bierzemy jeszcze sopę. Za 5 koła. Ej, nie, nie bierzemy sopy! Nie bierzemy sopy! Znaczy nie bierzemy silosu. Znaczy sopy. No, bo sobie jeszcze z nasiona wziąć. Boże, żebym zapomniała. Dosłownie. Niestety. Zrobię takie życie. Dobra, tu jest piękna. Dobra. Dobra, i teraz mamy nawozienie. I czemu wystawiam to? Nie wiem, czy ja dam w ogóle broni. Na tych mapach z tego to jest w ogóle. Dostaje się no.
Dobra. Nie widzę nic. Dobra, myślę, że prawie trochę jeszcze muszę wyciągnąć. Myślę. O! Prawie, że zrzuciłam. Na 100%, no. Co jest? Dosłownie... Nie! Muszę wykręcić. Jeszcze. Okej. Okay. Jest, możemy zaczepić i jechać na farmę. Dobra, let's go. Ten. Do John Deere'a. Cofamy. Dobra. O kurde. Czekajcie. Tam, czekajcie. Musimy... Halo. I tak, o, teraz. Zim. Jezus Chrystus. No, nie pojedziesz? Korek robi się na koleku. Co jest nie tak teraz? Teraz... No co jest? Nie wiem. Jadę. Kurde, bo drogi jadę te ręki. I patrzcie, jak dużo teraz aut z tej strony jeździ. Matka jedyna. Dobra, i teraz lecimy dur. Zim. Kable podpinam.
pick-up został, ale pick-up pasuje, weźmiemy później, bo znaczy nie później, tylko pick-upem sobie pojedzie po prostu na sklep od razu po ziarna i pojedziemy zobaczyć pick-upem jeszcze w jakim stanie jest pole, czy już można go, znaczy je orać, co z nim mamy zrobić, jakim pole jest w stanie, w jakim go kupiliśmy w stanie, czy jest zniszczone i trzeba go odbudować, czy coś w tym stylu, więc idziemy do pick-upa. Bo ja nawet nie wiem, gdzie jest sklep. Sklep chyba będzie... Sklep jest tutaj. Sklep z pojazdami, więc wylecimy na sklep. Będzie w tamtą stronę. Bo tak chyba... Tak, to będzie w tamtą. Niestety, no możliwe, że będzie to za pośpiewicami. Za mapą. Ale no, cóż, życie. Okej, nie wiem czy nie przejechałam, bo chcę mieć korku, ale... A, to ma jasno, że to może maksimum. Dobra. O, tam są dwa bociany, mam w tym tym. No a farma jest bocianami, Boże, jakie szczęście. Aha, bo ten sklep to nie był takim normalnym sklepem, tylko on był u jakiegoś pana, bo ja już miałam jedną serię z pyszkowicami. I to było tutaj tak. Dobra, to jest sklep. Dobra. Teraz poprowadzimy się w Pudziana, to trochę nie będzie prawdziwe, ale życie, niekiedy życie nie jest prawdziwe, wydaje się, że coś poszło nie w tym stylu. Tak, pobawimy się w Pudziana, mam na myśli, że włączymy sobie w Pudziana, bo niestety musimy, ale najpierw musimy jeszcze kupić worki typu Big Bag. Big Bag z ziarnami i kupimy sobie jakieś 4 worki Big Buggy, nie? 4 worki to będzie kupiące. I gdzie są te worki? Gdzie są te worki? Gdzie są moje worki? Czy muszę pick-upem odjechać, bo one gdzieś tu się zrespiły, no i nie wiem. Nie wiem, gdzie mam moje worki. Bo mi ktoś ukradł worka. Mogę tu tylko wsiąść? Nie. Usus. O, 30. To jest chyba moje, nie? Nie. Nie moje worki. Chyba muszę kupić jeszcze raz. Niestety. Teraz kupię 2 dla pewności. Gdzie są moje worki? Czy one już są na mojej farmie? Czy co? Bo ja nie wiem. One już są chyba na mojej farmie, więc... Albo zaraz skończymy odcinek, pojadę tylko pick-upem na farmę i możemy kończyć odcinek. Kurde. A jak nie będzie na farmie, to poza odcinkiem spróbuję znaleźć gdzieś te worki. Nie wiem, gdzie je wywiało dosłownie, nie wiem. Gdyby nie było, to sąsiadowi zamkniemy, damy. No tu ładnie było. Dobra, przejeżdżamy. Na, o kurde! Sąsiad, weź poczekaj, bo mnie tu zniosło trochę. Dobra, czy te worki są już na farmie, czy gdzie one są, bo ja nawet nie... No nie, moje worki znikły, to po prostu znikły. Czyli no, widzowie, my się żegnamy niestety.
worki nie wiem, gdzie są dalej. Ja w ogóle pełny zbiornik jest tu. 600 litrów ziarna. Ty sobie chyba jaja robisz teraz? Weź na mnie to. Otwórz. Jak to się otwierało? No bo nawet nie wiem. Dupa nie wiem. Ale no niestety worki gdzieś mi zniknęły. Więc ja się zniknęłam za mnie, więc mam nadzieję, że odcinek wam się Bam. No więc, elu.